Artysta maluje swój obraz w wieku 26 lat. Jest już po studiach w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium. Obraz powstał w pracowni na poddaszu Hotelu Europejskiego w Warszawie. To tam młody Chełmoński razem z Stanisławem Witkiewiczem, Antonim Piotrowskim i Adamem Chmielowskim, późniejszym bratem Albertem, wspólnie malowali. Miejsce to zostało ochrzczone przez krytyków sztuki mianem kuźni polskiego realizmu. Chełmoński podjął się niezwykle trudnego zadania, mianowicie namalowania nokturnu, czyli przedstawienia nocy. Temat nokturnu jest niezwykle trudnym wyzwaniem, szczególnie dla młodego malarza, jaki w ówczesnym czasie był Chełmoński. Wymaga on odpowiedniej gradacji niuansów barwnych, zgaszonej kolorystyki, iluzji mroku, a także odpowiedniego przedstawienia światła i cienia. I ten problem zasadniczo porusza Chełmoński na swoim obrazie. Obraz został wyraźnie skontrastowany na dwie strony. Strefę światła i strefę mroku. Po prawej stronie, dzięki poświacie księżyca, oświetloną mamy główną postać obrazu, jaką jest kobieta. Siedzi ona w dosyć nonszelanckiej pozie, a jej twarzy nie widzimy. W rękach trzyma zawiązkę kapelusza, ozdobionego niezwykle wytworną, piękną wstążką. Na jej dłoni dostrzec można bransoletę. Na sukni spuszczone są dwa warkocze, a na jednym z nich upięta róża herbaciana. Tuż za główną portretowaną na stoliku dojrzeć można parasolkę. Poprzez otwarte okno na stepie widzimy dwie figury psów oraz dwa małe chrabąszcze wlatujące do pomieszczenia. Bardziej zagadkowa z lewa strona obrazu, ginąca w mroku. Na pierwszym planie dostrzegamy zaledwie widoczny obrys postaci psa, który pilnuje tak naprawdę wejścia do pokoju. W tle widzimy siedzącą postać męską, palącą cybucha, a nieco jeszcze dalej, dosłownie zasygnalizowaną przez artystę, stojącą inną postać. Na zdjęciu rentgenowskim widzimy wóz z zaprzężonymi końmi. Jest to bodaj jedyny przypadek w twórczości Chełmońskiego, gdzie artysta wykorzystuje wtórnie inne płótno, w tym wypadku swojego przyjaciela Antoniego Piotrowskiego. Antoni Piotrowski był przyjacielem Chełmońskiego z pracowni w Hotelu Europejskim, którą razem wynajmowali, również z Adamem Chmielowskim i Stanisławem Witkiewiczem. To był okres bardzo płodny w jego twórczości, ale nie był on w tym czasie bogaty i być może te względy podyktowały wykorzystanie obrazu przyjaciela jako podobrazia. Obraz nosi ślady uderzeń mechanicznych. Nosi też ślad reperacji wykonanej tutaj przy prawej ręce dziewczyny. Od tyłu widnieje łatka. Obraz został przebity w momencie, kiedy był już zdublowany. Podklejony drugim płótnem w celu wzmocnienia funkcji nośnej płótna oryginalnego. Widzimy obraz w świetle ultrafioletowym. W tych miejscach widzimy ślady reperacji, retusze. Tutaj w miejscu przebicia płótna oraz wykonane wcześniej odkrywki, próby usuwania werniksu. Obraz został namalowany w 1875 roku. Krytyka jednak negatywnie zareagowała na ten obraz. Podnoszono i zwracano uwagę na takie aspekty jak karykaturalne postaci przedstawione w mroku, niewykończenie samego obrazu, nonszalancką pozę kobiety, jej twarz, której nie widzimy, a nawet na tak drobne szczegóły jak brudne firanki. Warto podkreślić, że nastawienie krytyki zmieniło się całkowicie w momencie, kiedy Chełmoński dostał nagrodę Grand Prix na wystawie w Paryżu w 1889. To wówczas zaczęto pisać odmiennie o tym obrazie. Doceniono jego aurę i nastrojowość, sensualizm przedstawienia oddziałujące na zmysły, a także mistrzostwo w operowaniu przedstawienia nocy.
Wieczór letni Józefa Chełmońskiego to obraz absolutnie wybitny, który w wyniku licytacji prawa pierwokupu udało zakupić się do kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu. Jest najdrożej sprzedanym dziełem w historii polskiego rynku aukcyjnego, jeśli myślimy o Chełmońskim. To, że taki obraz zostaje odnaleziony po 133 latach i szczęśliwie udaje się go zakupić do kolekcji muzealnej, to absolutnie rzecz wyjątkowa. Już w tym momencie serdecznie Państwa zapraszam do Muzeum Narodowego w Poznaniu, aby na żywo zobaczyć właśnie ten obraz.